10 książek, które każdy powinien przeczytać. I zaznaczam, lista jest częściowo subiektywna, ponieważ we wszelkich rankingach pojawia się bardzo dużo oczywistości, a ja oprócz tych największych oczywistości, ale najważniejszych, chciałbym wam przekazać kilka mniej znanych książek, z których na przykład często korzystam w trakcie opracowywania materiałów, czy to na dyszkę, czy na historię. Także zapraszam. Jerzy Dziewulski o terrorystach w Polsce. Książka autorstwa Krzysztofa Pyzia. Jest to opowieść najsłynniejszego polskiego antyterrorysty o zamachach goszczących w Polsce, o biznesmenach, politykach związanych z siatką terrorystyczną, o ukrywaniu się w Polsce Abu Nidala, nazywanego poprzednikiem Bin Ladena. W książce porusza się również temat porwania samolotów i pertrakcji z porywaczami. Przemilczana prawda o spotkaniu najgroźniejszych terrorystów w Polsce w 2002 roku, zamach w Warszawie na Abu Dauda, palestyńskiego ekstremistę, bombowy zamach na lotnisku Okęcie w dniu wybuchu Lecha Wałęsy na prezydenta i niewygodna prawda o systemie ochrony polskich lotnisk. Szokująca opowieść, po której dużo baczniej i uważniej będziesz rozglądać się na ulicy, w metrze czy w samolocie, ponieważ książka ta naprawdę wiele mówi i ukazuje wiele rzeczy, na które na co dzień nie zwracamy uwagi, także bardzo polecam. Raport z obrony City Hall. Książka autorstwa pułkownika Grzegorza Kaliciaka, czyli mężczyzny, który dowodził obroną ratusza w Karbali. W kwietniu 2004 roku w środkowym Iraku, we świętym mieście Karbala, polscy żołnierze stoczyli krwawą bitwę z radykalnymi bojownikami Maktady As-Sadra. Otoczeni przez wrogów w nieprzyjaznym mieście przez kilka dni bez wsparcia z powietrza bronili dwupiętrowego budynku City Hall. Rebelianci mieli wielokrotną przewagę liczebną. Co chwila ponawiali szaleńcze ataki. Mieli moździerze, RPG, granatniki i wiele, wiele więcej amunicji. Nie przejmowali się prawem wojennym i byli gotowi umrzeć za swoją sprawę. Mimo to Polakom udało się obronić ratusz w Karbali. I właśnie relacja z tej bitwy została wydana w książce Raport z obrony City Hall. Biała gorączka. Autobiografia angielskiego wokalisty i muzyka Lemmy'ego Kilmistera, założyciela grupy muzycznej Motorhead. Wydawnictwo powstało we współpracy Kilmistera z Janice Garza. Książka w oryginale ukazała się w Wielkiej Brytanii w 2002 roku nakładem wydawnictwa Simon & Suchess. Okładkę przygotowała Nicola Rubenberg. W Polsce książka ukazała się dopiero w 2007 roku, zaś na język polski przełożył ją dziennikarz Jarosław Szubrycht. Książka rzuca światło na wiele nietypowych wydarzeń, które miały miejsce w latach 70. i 80. Pojawia się bardzo często wątek narkotyków, przenikania narkotyków na scenę muzyczną, postrzegania narkotyków przez muzyków tamtego okresu oraz pokazuje różnicę między muzykami, którzy faktycznie żyli muzyką, a tymi, którzy robili to dla pieniędzy. Pod ciężarem nieba, czyli biografia Kurta Cobaina. Kurt Cobain to amerykański muzyk grunge'owy, najbardziej znany jako wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów zespołu Nirvana. W 1989 roku wydał swoją pierwszą płytę Bleach. W 2003 roku artysta został sklasyfikowany na 12. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów wszechczasów magazynu Rolling Stones. Zmarł 8 kwietnia 1994 roku poprzez samobójstwo. Został odnaleziony niedaleko swojego domu. Postrzelił się z strzelby. Jak się okazało, Cobain był silnie uzależniony od heroiny. Po powrocie do USA stawił się w klinice odwykowej, z której uciekł po kilku dniach i udał się do swojego domu, gdzie popełnił samobójstwo. Rio Anaconda, Gringo i ostatni szaman plemienia Karapana. Książka przygodowa i podróżnicza Wojciecha Cejrowskiego, opowiadająca o wyprawach autora do ostatnich dzikich plemion Amazonii. Książka zawiera różne fotografie z wypraw w najdziwniejsze rejony świata. Została wydana w 2006 roku. W pierwszym miesiącu zostało sprzedane 15 000 egzemplarzy.
zaś dotychczas sprzedano ponad 250 tysięcy książek. Zajęła pierwsze miejsce w rankingu Literatura Faktu Notesu Wydawniczego w październiku 2006 roku. Książka jest naprawdę niesamowita i nieważne, czy się zgadzacie z poglądami Cyrowskiego, czy też nie, to zupełnie nie ma znaczenia w tym przypadku. Chodzi o jego podróżnicze wyczyny oraz to, jak potrafi opisać świat, który zastał. A ta książka jest naprawdę niesamowita. Oprócz tego, jak opisuje życie plemion, opisuje również życie szamanów, funkcjonowanie szamanów oraz działalność tych małych miasteczek dookoła dżungli, które są rządzone przez mafię. Także bardzo warto przeczytać. Blues duchów autorstwa Jonathana Maberego. Zło nie umiera. 30 lat temu psychopatyczny morderca wyruszył na potworne żniwa, znacząc krwią swój szlak przez spokojne miasteczko. Dziś Pine Deep uczyniło z tamtych wydarzeń atrakcję turystyczną z głównym punktem programu, parkiem grozy najbardziej przerażającego miasteczka Ameryki. Ale w przeddzień wielkiego festiwalu na Halloween koszmar powraca, ożywa okrutne zło, by niepodzielnie zawładnąć miastem. Świetna książka, bardzo trzymająca w napięciu, zarówno dla fanów horroru, jak i kryminału, jak i thrilleru. Także no, ciężko mi coś tutaj powiedzieć, żeby nie zdradzić fabuły, ale bardzo, bardzo polecam. Także jakbyście kiedyś trafili, koniecznie trzeba przeczytać. Nędznicy, pięcioczęściowa powieść Wiktora Hugo, napisana w czasie, gdy Hugo przebywał na wygnaniu na wyspie Guernsey. Opublikowana została w 1862 roku. W tym samym roku ukazało się pierwsze wydanie polskie. Utwór w planach Wiktora Hugo miał być panoramicznym obrazem całego społeczeństwa francuskiego XIX wieku oraz wykładnią poglądów autora na kwestie sprawiedliwego porządku społecznego, walki z nędzą i wykluczeniem. Na kartach nędzników poprzez główne wątki fabularne oraz liczne dygresje o charakterze filozoficznym i historycznym Hugo prezentuje swój program polityczny i społeczny oparty na wartościach chrześcijańskich, wierzę w możliwość pozytywnej przemiany każdego człowieka oraz w ciągu obejmujący wszystkie dziedziny życia postęp. Praca nad utworem trwała blisko 20 lat. Jego szczegółowa koncepcja uległa w tym okresie wielokrotnym zmianom i rozszerzeniom. Powieść Nędznicy łączy elementy powieści realistycznej z silnymi elementami romantycznymi i fragmentami o charakterze eseistycznym. Albert Thibault widział w niej syntezę gatunków powieści przygotowej, obyczajowej, kryminału oraz umoralniającej powieści o bohaterach. Książka została zakazana przez Kościół katolicki w 1864 roku. Jeszcze dzień życia, książka Ryszarda Kapuścińskiego, w całości poświęcona wojnie domowej w Angolii. Zawiera doświadczenia i refleksje autora z początków zakończonego w 2002 roku konfliktu. Pierwsze wydanie ukazało się w roku 1976, kilkukrotnie wznawiane. Rozdział Zamykamy miasto opisuje wyludnienie Luandy, głównie przez europejskich osadników. Sceny frontowe opisują podróż Kapuścińskiego przez front. Rozdział Depesze opowiada o sytuacji w stolicy kraju na krótko przed ofensywą sił południowoafrykańskich. Zawiera także zapis korespondencji teleksowej pomiędzy Ryszardem Kapuścińskim a Polską Agencją Prasową. Ostatni rozdział, zatytułowany ABC, to zbiór najważniejszych informacji dotyczących ówczesnej Angolii i jej historii. W 2018 roku miała premierę animacja stworzona na podstawie książki. Polska premiera filmu odbyła się podczas Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Władca Pierścieni. Powieść Tolkiena, której akcja rozgrywa się w mitologicznym świecie Śródziemia. Jest ona kontynuacją innej powieści tego autora zatytułowanej Hobbit, czyli Tam i z powrotem. Władca Pierścieni jest często mylnie nazywane trylogią, choć w rzeczywistości jest to powieściowa całość podzielona na 6 ksiąg. Pisano ją przez około 12 lat, m.in. w czasie II wojny światowej. Powieść została wydana w Wielkiej Brytanii w latach 1954-1955. Tolkien był wierzącym katolikiem, ale choć potwierdził, że jego dzieło jest chrześcijańskie w duchu, to równocześnie zaprzeczał, jakoby była to bezpośrednia chrześcijańska alegoria, jak krytykowana przez niego pod tym względem Narnia, jego przyjaciela Lewisa. Powieść była też interpretowana pozareligijnie. Jedyny pierścień miał być również alegorią potężnej siły,
która znalazła się w niepowołanych rękach. Oczywiście to często odnoszono do II wojny światowej Hitlera, choć Tolkien również temu zaprzeczał. Jakby nie patrzeć, Władca Pierścieni jest jednym z największych dzieł wszechczasów, jeśli chodzi o literaturę, i każdy powinien zapoznać się z tą książką. No i na pierwszym miejscu oczywiście największe dzieło literackie wszechczasów, czyli Biblia. Zbiór ksiąg spisanych pierwotnie w językach hebrajskim, aramejskim i w greckim, uznawanych przez Żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Jakby nie patrzeć, Biblia jest wielkim zbiorem opisów i zwyczajów żydowskich i każdy, kto czyta Biblię, jest w stanie zapoznać się z historią Żydów, jak Żydzi przemieszczali się, jak żyli oraz jakie mieli relacje między sobą na Bliskim Wschodzie. Także jest to niezwykle cenna lektura i jest naprawdę ciekawa. Czytałem i wiem, że pojawia się tam naprawdę dużo wartościowych opowieści, o których księża czy propagatorzy religii po prostu nie mówią. Także bardzo polecam. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.